Witajcie kochani w następnym odcinku mitów dietetycznych. Ze mną jest Joanna Zawadzka, dietetyk kliniczny. Witajcie. No. I Iwona Wierzbicka, również dietetyk kliniczny poradni Iwen. Witajcie. I dzisiaj sobie powiemy o takim micie dotyczącym śniadania. To znaczy, czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i czy w związku z tym musi być kaloryczne, żebyśmy mieli energię na cały dzień. Tak, bo mówi się, że śniadanie powinno być królewskie, tak. Obiad książęcy, a kolacja dla... Trzeba oddać wrogowi. No i właśnie, czy tak jest i jak to jest? Jak zwykle to zależy, prawda? Mhm. Bo też powiedziałabym, że w dużej mierze od pewnych indywidualnych kwestii. Oczywiście, jeżeli sobie pomyślimy o przemianie materii, czy tym, jak kalorie są spalane, to im lepiej... Znaczy im dalej w ciągu dnia, tym lepiej, żeby jeść coraz mniej, tak? Mhm. Czyli tu by pasowało to, że na śniadanie powinno być najwięcej kalorii, później na obiad mniej i na kolację najmniej. Natomiast no, są jeszcze indywidualne kwestie. Są na pewno osoby, które wstając rano, śpiesząc się do pracy, czy na uczelnię, czy gdzie tam idą, nie są w stanie jeść, bo jakby wpadają w taki, no właśnie, taki rytm tak. robienia czegoś, że trudno jest im coś zjeść rano. Wydaje mi się, że tu też może być kwestia wydzielania się enzymów albo jakaś kwestia hormonalna. Oczywiście, że my jesteśmy tak stworzeni, że rano mamy wyższy poziom kortyzolu, naturalnie mamy go wieczorem niższego, rano wyższy poziom insuliny, wieczorem naturalnie niższy, więc jakby to determinuje, kiedy powinniśmy jeść. Natomiast nie oznacza to, że zaraz po wstaniu, bo wiele osób uważa, że śniadanie to jest wstaje, tak? I w ciągu ilu zjem? W ciągu godziny, tak? Od wstania. Z 15 minut słyszałam. Wstaję, pierwsze co, powinienem pójść do lodówki i zacząć jeść śniadanie. To myślę, że to trzeba obalić. Tak, natomiast trzeba też jeszcze do tego, jakby wracając do tego, że ktoś nie odczuwa rano głodu, to trzeba jeszcze wrócić do tego, czy to faktycznie jest taka indywidualna kwestia, że ktoś rano nie czuje głodu, czy może po prostu on godzinę przed snem albo tuż przed snem zjada kolację, która mu się trawi przez całą noc i dlatego rano nie ma ochoty na jedzenie, a nie dlatego, że nie czuje głodu, tylko dlatego, że najadł się przed snem. Więc to by trzeba było też sprawdzić. No tak widzę na przykład po moim psie. Że jak się naje wieczorem... Że mój pies tutaj będzie widoczny. Jak wieczorem mu dam za dużo jedzenia, to rano nie chce mu się jeść. Mhm. Ale to też jest taki sposób odżywiania, intermittent fasting, tak? W którym mamy takie coś, że jemy jeden czy dwa posiłki w ciągu dnia i właściwie to nie ma znaczenia. Mi się wydaje, że śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska i kolacja to jest wymysł naszej współczesności, że to sobie po prostu ktoś tak nazwał te posiłki. Okej, ale jeżeli sobie teraz powiemy, że jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni, no to też nie możemy tego jakby zastosować u wszystkich, bo jeżeli organizm jest chory... W kontekście tego, co mówiłyśmy w ostatnim odcinku, czyli tej epigenetyki... Tak, i jeżeli ktoś właśnie ma organizm, nazwijmy to niesprawny, i będzie się tym kierował, kiedy on odczuwa głód, to mógłby jeść non-stop, bez przerwy. Tak. Więc to też tak nie do końca, żeby się kierować tym, co organizm nam mówi i co nam podpowiada. No a to czym? To mamy jeszcze dużo śniadanie, czy nie? To jak myślisz? Jak to jest z tym mitem? No trochę zależy, co chcemy robić. Mhm. Czy tutaj właśnie próbujemy schudnąć... Myślę, że też niektóre osoby powiedzą, ja nie jestem w stanie jeść dużo rano. Wstaję, nie jestem w stanie zjeść. Bo też to, co ty powiedziałaś, że jakby w zależności od tego, czy na przykład mamy, czy mamy dużo zajęć w ciągu dnia, to też nam się ten apetyt różnie układa. I że jednego dnia możemy zjeść więcej, drugiego dnia możemy zjeść mniej. I częściowo pewnie tak jest, ale często jest tak, że że tego kolejnego dnia jemy więcej, bo poprzedniego zjedliśmy za mało. O, to też jest bardzo dobra rzecz. O tym też warto by było powiedzieć, bo to jest, to trochę może wykraczamy poza ten mit, ale to dotyczy też liczenia kalorii. Niektórzy jak sobie wyliczą kalorie, to tak sobie wyliczają śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację i codziennie muszą jeść to samo. A przecież jak popatrzymy na dzieciaki, to one jednego dnia chcą zjeść więcej, a drugiego dnia chcą zjeść mniej. A tak jest ze zwierzętami. Jak ktoś ma psa w domu, no oczywiście na karmie to ciężko jest akurat zauważyć, ale jak mój pies jest na barwie i ma też taką dowolność, czyli ja mu daję, on zje tyle, ile chce,
to też widzę po nim, że jest w stanie jednego dnia zjeść dużo więcej niż dnia następnego. I ludzie też tak mają. Często jest to zależne właśnie, w jakim budzimy się nastroju. Jeżeli ja rano jestem zestresowana i tego kortyzolu się więcej wytwarza, bo muszę się śpieszyć, bo idę do pracy, bo to, to jak ja mam w spokoju siąść sobie do takiej fury jedzenia, to wtedy wolę na spokojnie, i ja przynajmniej tak mam, że jeżeli jest to dzień spokojniejszy, to rano czasami dochodzi do głosu ten głód, a czasami jest tak, że wychodzę do pracy i dopiero wtedy w pracy zaczynam odczuwać głód i sobie w przyjemności siadam i zjadam. No właśnie, i czasami, tu, ale ktoś tu może z kolei powiedzieć, jak ledwo zdążę do pracy na tą ósmą i jeszcze przecież nie mogę wtedy jeść. To może warto zrobić tak, żeby trochę sobie przyspieszyć to, co się robi rano i być te 10 minut przed czasem w pracy, żeby właśnie móc sobie spokojnie coś zjeść, bo to jest często może jeszcze nie taki moment odczuwania głodu, ale to już jest taki moment, jak już zdążymy do pracy, już w niej jesteśmy, no chyba, że mamy potem mnóstwo różnych takich rzeczy, które nam od razu ten spokój burzą. Umożliwiają w ogóle zjedzenie, bo niektórzy mają taką pracę, że w pracy nie mogą jeść. No tak, no to tu już nie. Więc wydaje mi się, że tak to jest, że powinniśmy się wsłuchać również w swoje ciało. Tak jak Asia powiedziała, że jeżeli organizm jest chory, no to wiadomo, że ta intuicja nie będzie w tym momencie dobrze działała. Natomiast jeżeli nasz organizm w miarę dobrze nam sygnalizuje, to powinniśmy się jednak kierować tym, jak my czujemy i wtedy, kiedy czujemy, i jeść tak jak nam organizm podpowiada. Ja osobiście jem mniejsze śniadanie i największy jest u mnie ten właśnie obiad, czyli ten drugi posiłek. I kolacja jest rzeczywiście mniejsza, bo po obfitej kolacji wiemy, że idziemy spać i po prostu nasz organizm, żeby w nocy się regenerował, no to nie może trawić. A ty jak masz? A ja mam różnie, bo faktycznie ja u siebie zauważam, że im później zjem coś wieczorem, tym mniejszy mam apetyt rano. Więc ja zachowuję sobie tam jakąś przerwę taką przed snem, żeby rano też móc zjeść śniadanie. I tak jak wcześniej faktycznie nie mogłam jeść, śniadanie mam dopiero po przyjściu do pracy, tak jak sobie to unormowałam, czyli mam dłuższą przerwę przed pójściem spać, kolacja jest dużo wcześniej niż idę spać, to rano faktycznie budzę się nawet z lekkim uczuciem głodu i zjadam to śniadanie. Więc ale u Ciebie ono też jest największe? Nie. Który posiłek masz największy? No obiad, aczkolwiek to śniadanie nie jest takie... A ile jesz posiłków? Trzy. No. To też mówiliśmy w którymś micie, ja chyba z Mateuszem mówiliśmy, odnośnie ilości posiłków. Jeżeli mówiliśmy, to one się tutaj pojawi, link do tego, a jeżeli nie, to będzie trzeba dograć taki odcinek, bo nie wiem, czy wspominałam. A na pewno w jednym z filmów mówiłam o tym, jak jadłam kiedyś, było to 5 posiłków, teraz jem 2 bądź 3 posiłki i rzeczywiście ten pierwszy nie jest moim największym posiłkiem. Przeważnie jest to drugi posiłek w południe, wtedy kiedy mamy w pracy przerwę obiadową o godzinie 13 i wtedy wiemy, że na spokojnie możemy sobie zjeść. Więc wydaje mi się, że tutaj spokój również ma znaczenie i ten posiłek nie powinien być jedzony tak, bo zasady mówią, że pierwszy ma być największy i ci ludzie, chociaż po prostu jest im niedobrze, no to zjadają ten posiłek, a posiłek zjedzony w takim stresie i w takiej ilości, tylko dlatego, że musi być największy, nie będzie się niestety dobrze trawił. Więc jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie łapkę. No i oczywiście zachęcam do tego, żebyście komentowali poniżej, opisali o swoich doświadczeniach, jak Wy jecie, który Wasz posiłek jest największy, czy jecie śniadanie i czy ono jest u Was królewskie. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Do zobaczenia!